Moim gościem na stoisku Instytutu Pamięci Narodowej jest pani Maria Zima-Mariańska, autorka książki Ekspertyza w sprawie obozu przejściowego w Pruszkowie. Pani Mario, proszę nam powiedzieć, o czym jest ta książka? W książce znajdziecie Państwo analizę, która dała podstawę do zmiany prawnej, do zmiany rozporządzenia wykonawczego do ustawy o kombatantach i osobach represjonowanych, na podstawie której przyznano właśnie uprawnienia osób represjonowanych byłą więźnią dla 121 Pruszków. W skrócie książka zawiera argumentację, która okazuje, co działo się w obozie, jak obóz funkcjonował, czego doświadczała wypędzana ludność, a także opisuje formy represji i terroru oraz eksterminacji pośredniej i bezpośredniej, której doświadczali wypędzeni do Pruszkowa ludzie. Książka dotyczy wypędzonych warszawiaków z Warszawy przez Niemców. Czy to był obóz koncentracyjny taki, w którym tak traktowano więźniów jak w innych obozach koncentracyjnych czy obozach zagłady? Nie, to nie był obóz koncentracyjny. Był to obóz przejściowy, którego głównym celem było dokonanie selekcji i wytypowanie ludzi zdolnych do pracy na rzecz III Rzeszy. Niemniej w toku tych selekcji około 70 tysięcy ludzi podejrzanych o udział w powstaniu warszawskim zostało wysłanych do obozów koncentracyjnych. 150 tysięcy ludzi trafiło na roboty przymusowe. Ponad 200 tysięcy ludzi w głąb generalnego gubernatorstwa wysłano. W toku selekcji rozdzielano całe rodziny, czasem już bezpowrotnie. Panowały w nim tragiczne warunki bytowe i sanitarne i w tym kontekście jest to porównywane do warunków w obozach koncentracyjnych. Przez lata podnoszono, że był to obóz przejściowy, więc właściwie co tam się poza selekcjami mogło dziać, a okazuje się, że istnieje szereg dokumentów wskazujących na to, że również na terenie obozu, zwłaszcza w pierwszej jego fazie, strzelano do ludności cywilnej. Czasem chociażby z tak łatwych powodów, kiedy ktoś nie chciał po prostu przejść we wskazane przez Niemców miejsce. Mało tego, istnieje kilka miejsc, w których rozstrzeliwano wywożonych z Pruszkowa właśnie podejrzanych o udział w powstaniu warszawskich, czy właśnie już powstańców warszawskich, bo taka grupa też swego czasu trafiła podczas wypędzania kolejnych dzielnic Warszawy do tego obozu i byli rozstrzeliwani w masowych egzekucjach poza terenem obozu. Czyli łącznie około kilka tysięcy osób w różny sposób, również w wyniku chorób, braku udzielenia pomocy lekarskiej, mogło umrzeć w obozie lub tuż po jego opuszczeniu. Ofiarami były głównie kobiety i dzieci? Jeśli chodzi o kobiety, to dramat przede wszystkim dotyczył kobiet z małymi dziećmi i dramat dotyczył kobiet ciężarnych, ponieważ jeżeli kobieta ciężarna trafiała w takie miejsce, to i na skutek stresu i braku pomocy oraz wystarczającego pożywienia, jeżeli nawet urodziła dziecko, to noworodek umierał w ciągu kilku dni. Bardzo dziękujemy. Zachęcamy wszystkich, szczególnie mieszkańców Warszawy, do zapoznania się z tym dokumentem na temat cierpień naszych rodaków podczas II wojny światowej. Bardzo dziękuję.